Osoba kierująca samochodem osobowym zginęła na miejscu, osobówka doszczętnie spłonęła. Ranny też został kierowca jednej z trzech ciężarówek, biorących udział w wypadku, do jakiego doszło w piątek nad ranem na obwodnicy Augustowa na wysokości Suchej Wsi. Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym, który jechał w stronę Augustowa, zderzył się z samochodem ciężarowym jadącym w kierunku Suwałk. Następnie zderzył się z kolejnym samochodem ciężarowym jadącym również w kierunku Suwałk, po czym uderzył go trzeci samochód ciężarowy jadący również w tym samym kierunku. W wyniku tego zdarzenia kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu, natomiast jeden z kierujących samochodem ciężarowym z obrażeniami trafił do szpitala. W tej chwili jeszcze trwają czynności, policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W chwili zamykania dzisiejszego wydania wciąż nie było wiadomo, jaka była przyczyna wypadku. Niewiadomych jest w tej sprawie więcej. W tej chwili trudno nawet ocenić markę samochodu osobowego, ponieważ uległ kompletnemu spaleniu. Jak poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach, na skutek zderzeń rozszczelnił się zbiornik osobówki, po czym auto zapaliło się. Eliza Sawko, rzecznik suwalskiej policji, potwierdziła, że policja pracuje również nad ustaleniem tożsamości osoby kierującej osobowym autem. Kierowcy tirów to obywatele Estonii i Białorusi. Policja apeluje i przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności oraz rozsądku na drodze, szczególnie że warunki drogowe są bardzo trudne z uwagi na gęstą mgłę i mokrą, śliską nawierzchnię.